Siema wszystkim, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z budowy naszego nietypowego projektu, DriveGrooves projektu, czyli BMW E36. Słuchajcie, dzisiaj na wstępie chciałem Was zabrać na małą przejażdżkę, bo chciałem pokazać Wam, jak jeździ ten samochód. Sam w sumie chciałem też sprawdzić, jak to wszystko wygląda mechanicznie, jak to się prowadzi, bo po całej zabawie ze swapem jeszcze nie miałem okazji się przejechać, więc sam jestem ciekawy. Natomiast sytuacja, która teraz panuje u nas w kraju, w sumie i jak i na całym świecie, mówię w kontekście epidemii, no, nie za bardzo pozwala nam na taką przejażdżkę. Myślę, że jakbym gdzieś pojechał się przejechać, czy nawet polatać na jakiś parking, bo wiadomo, że wszystkie tory i wszystkie miejsca, w których można legalnie jeździć, są teraz zamknięte, byłoby to mega nieodpowiedzialne, także będziemy musieli jeszcze chwilę poczekać z samą jazdą. Natomiast myślę, że jest to dobry moment, żeby tak już dopieścić cały ten projekt, żeby to skończyć w końcu. No i żeby już auto było tak w 100% przygotowane, żeby rozpocząć jazdę. Słuchajcie, materiały, które za chwilę zobaczycie, czyli główny temat naszego filmu, wymiana fotela, sobie tego fotela. I oprócz tego jeszcze montaż tylnej lotki, czyli ductile'a na klapie. Jest to nasz dzisiejszy główny temat. Za chwilę zobaczycie materiały z pracy, którą wykonywaliśmy przy wymianie właśnie tego fotela i montażu lotki. Są to materiały sprzed kilku dni. Nie miałem jakiegoś fajnego wstępu do tego filmu, więc stwierdziłem, że dogram ten wstęp. Także obczajcie sobie teraz materiały z samej pracy, a jak już obczajcie te materiały, to wrócimy tutaj z powrotem, bo chciałbym Wam jeszcze powiedzieć, co zostało do skończenia w samym projekcie, żeby był już skończony na 100%. Także obczajcie sobie teraz materiały i później tutaj wracamy. Także lecimy z materiałem. Słuchajcie, soparek odkręca teraz stary fotel, który będziemy przekładać w miejsce pasażera. No bo wiadomo, skoro jest nowy fotel, no to ja nie będę jeździł w starym, który jest już brudny, tylko po prostu wsadzę sobie ten nowy na swoje miejsce. Także tamten przekładamy tutaj, a nowy będziemy zakładać na miejsce kierowcy. Soparek odkręca tamten fotel, a ja w międzyczasie wyciągnę ten stary, który już odkręciliśmy, także dźwigam go do góry i wyjeżdżam z nim. Pomimo tego, że pozbywamy się go z samochodu, to nie znaczy, że całkowicie się go pozbywamy, bo posłuży nam jeszcze do symulatora, który mamy zamiar za jakiś czas zbudować. Mamy kierownicę, mamy Assetto Corsę, ale nie mamy symulatora, także ten fotel za jakiś czas posłuży nam do symulatora, który będziemy budować i prawdopodobnie też zrobimy z tego film. Nie wiem, kiedy to będzie, bo teraz jest jeszcze masa innych ważniejszych tematów. Dobra, wyjeżdżam z nim. Jak na YouTube? Ja pierniczę, jak on jest w porównaniu do tamtego nowego fotela, to praktycznie nie jest czerwony. Ale on wyblak strasznie. Wyblak, no słońce. Tutaj to strasznie to tutaj widać. No bo. Bo jest tutaj, no. Najbliżej przy siebie. Najbliżej przy siebie. Jak ci idzie? Czekaj, tą gaśnicę wyjmę może. Leć pod kurno lepiej. Ten fotel był wstępnie zamontowany na miejscu pasażera. Jest to Chińczyk zaledrogo. Jest to fotel na sprężynie, która strasznie skrzypi podczas tego, jak się jeździ. Dlatego wymieniamy ten fotel na taki jak ten, czyli Bimarco Cobra 2. Jest to bliźniaczy fotel do tego, który jest teraz założony jakby na miejscu kierowcy. Czyli na moim miejscu. Sopolek walczy teraz dzielnie z pasami. Wypinamy te dwa fotele. Przy okazji, jak nie będzie tych dwóch foteli, podkurzamy sobie cały ten syf, który tutaj teraz widzicie. Ogarniemy wnętrze i tak dalej. A oprócz tego, jak już zamontujemy te dwa fotele, zajmiemy się za montaż ductile'a, którego Wam jakiś czas temu pokazywałem, ale w sumie pewnie też niektóre osoby oglądają mnie pierwszy raz, więc Wam pokażę. Jest to taka loteczka, która jest wykonana z włókna tkanego i zakłada się to tutaj na klapę. A jak to będziemy montować, to później Wam pokażę. Co? Dawaj, wyciągaj. Dźwigaj. Dźwigaj. Ale razem z montowaniem. No tak. Dobra, mam odkurzacz.
Masz kolaszkę, żebyś nie usiadł z głodu. Znaczy z pragnienia. Usiadł z głodu. Zobaczcie jak jest. Korzystając z tego, że wyciągnęliśmy fotele, to też podkurzamy sobie, żeby nam się przyjemnie jeździło. No bo zobaczcie jaki tu jest syf. Dobra, idę przedłużać i odkurzamy. Słuchajcie, odkurzyłem jedną stronę. Soborek teraz odkurza drugą stronę, a ja w międzyczasie chciałem wam pokazać podsubitkę, którą udało mi się założyć ostatnio. Wygląda pięknie. Na pewno lepiej jest niż to co było. Czyli te oskrobane elementy wygłuszenia. Dobra, mamy pięknie odkurzone. Teraz myślę, że możemy brać je za montaż samych foteli. Tak jak widzicie, mocowanie już mamy do foteli poprzykręcane w jednym, w drugim fotelu. Teraz bierzemy się za montaż foteli już w samochodzie. Nie podejdę, wiesz? Podejdziesz z tym. Spróbuj tam dojść z grzechotką. Zobaczcie, jeden fotel mamy już zamontowany. Trzyma się bardzo dobrze, nie ma możliwości, żeby ktoś z niego wypadł. Także to jest ważne, bo bezpieczeństwo, jak wiecie, zawsze jest najważniejsze. Teraz montujemy drugi fotel. Zobaczcie w ogóle, jaka jest różnica w kolorystyce. Ten ma rok czasu, jest, szczerze mówiąc, w porównaniu do tego nowego, jest bardzo brudny. Można to zobaczyć chociażby tutaj w tym miejscu. Ale coś za coś niestety. Właśnie ma i trafić nie mogę. Tu pierwsza idzie. Tak? Tam no idzie, pierwsza, tylko zobacz gdzie wypada. Tak trzeba naciągnąć kasakis, nie? Zobaczcie jak to teraz pięknie wygląda, jak dwa fotele są w tym samym kolorze. Mega mi się to podoba, jaram się strasznie. Etap z montażem foteli myślę, że zakończyliśmy już pomyślnie. Teraz weźmiemy pasy, założymy jeszcze pasy do tych foteli. No i co, słuchajcie, tak jak widać, fotele zamontowane, pasy zamocowane. Jedyne co nam dzisiaj jeszcze zostało, to założyć lotkę i daktyla, którego będziemy mocować na co? Nity. Na nity. Myśleliśmy, żeby zrobić to na nito nakrętki, bo to byłoby lepsze rozwiązanie, w każdej możliwej chwili moglibyśmy sobie zdjąć tego daktyla, ale nie mamy niestety przyrządu do nito nakrętek, dlatego zrobimy to na nity. Zamocować tą lotkę, to jest chwila, moment. Nawiercamy kilka otworów, nitujemy i no i tyle.
takiego na polskim YouTube jeszcze chyba nie było. Młotki MTV. No człowieku, weź masakra jakaś. Ani to nic się nie nadaje chyba do niczego. Okej, udało nam się zamontować noteczkę po dość ciężkiej walce z nitownicą, która nie obcinała nam końcówek i zostawiała nam wystające bolce. Stąd też tak to w niektórych miejscach wygląda. Wystają takie łebki. Za chwilę pokażę wam kilka ujęć, jak to wygląda z dalszej perspektywy. Zrobię kilka przejść i żegnam się powoli z wami. Słoneczko zachodzi, niedziela się kończy. No, ziemia, powrót. Słuchajcie, jesteśmy już po przejęciu materiałów z samej pracy. Chciałbym teraz to podsumować. Reasumując, jestem mega zadowolony, że mam dwa takie same fotele w tej samej kolorystyce. Dosyć profesjonalne fotele, bez homologacji, bo wiadomo, że homologowane fotele są dosyć drogie, ale są to takie fotele już myślę, że bezpieczne, bo na tym zależało mi najbardziej. Przede wszystkim cieszę się, że są dwa czerwone, bo fajnie komponują mi się tutaj. Zawsze marzyłem o czerwonych fotelach, także cieszę się, że mam dwa. Jeżeli chodzi o funkcjonalność takich foteli, no to myślę, że czarne są bardziej funkcjonalne, natomiast czerwone wygrywają kolorystyką. No ale mają też ten minus, że strasznie blakną. No i przede wszystkim się brudzą, także jeżeli będziecie gdzieś tam sobie kiedyś chcieli kupić takie fotele i będziecie rozkminać nad czerwonymi, a nad czarnymi, no to czerwone mają przewagę taką, że są agresywne i mają właśnie fajną tą kolorystykę, no a czarne są przede wszystkim bardziej funkcjonalne i myślę, że na dłużej wam posłużą i, no i dłużej będą utrzymywać swój taki fajny stan zewnętrzny, no bo powiem wam szczerze, że ten fotel mam już rok, no i jest w porównaniu do tego nowego strasznie wyblaknięty i strasznie, no może nie strasznie brudny, bo starałem się dbać o niego, no ale jest troszkę brudny. No ale nieważne, coś za coś niestety. Jeżeli chodzi o loteczkę od Daktyla na tylnej klapie, jestem mega zadowolony, że udało nam się założyć tego Daktyla. Ten Daktyl myślę, że był taką wisienką na torcie, jeżeli chodzi o zewnętrzny całokształt tego projektu. Pewnie większość z was bardziej reflektowałaby GT Classa na tylnej klapie. Aczkolwiek mi się bardziej podoba ta loteczka niż sam GT Class, dlatego też taka moja decyzja. No i jestem przeszczęśliwy z tego, co udało nam się dzisiaj zrobić. Myślę, że podsumowania to było na tyle. Słuchajcie, co nam zostało jeszcze do zrobienia w projekcie? Przede wszystkim shifter mam do założenia. Myślę, że tym zajmiemy się w następnym filmie. Oprócz tego shiftera też dorzucimy sobie do tylnego zderzaka dokładeczkę mam od tego samego gościa, co mam silnik, czyli od Marcina, którego znowu serdecznie pozdrawiam, bo jestem ci dalej mega wdzięczny i chyba do końca życia będę miał u ciebie gdzieś tam dług wdzięczności, także Marcinie serduszko pozdrawia. Czyli shifter, dokładeczka, co tam jeszcze zostało? Słuchajcie, chciałbym jeszcze za jakiś czas wsadzić sobie tutaj rollbar, czyli taki stelaż wyspawany z metalowych rur. Wrzucę wam zdjęcie, żebyście sobie zobaczyli. Rollbar też by mi się tutaj przydał. No i co? Jeszcze wydech chciałbym zrobić koniecznie, no bo ten wydech, który mam teraz założony, seryjny, pospawany z tą śmieszną końcóweczką, jest no szpetny i jest strasznie głośny, strasznie żeryja, że tak kolokwialnie powiem. Także to są takie cztery tematy, które chciałbym jeszcze ogarnąć niedługo. Aczkolwiek powiem wam szczerze, że auto jest już no, w 90% przygotowane do tego, żebym rozpoczął swoją amatorską przygodę z driftem. No, jest już jeżdżące. Przede wszystkim na tym najbardziej zależało, żeby to jeździło.
jest jeżdżące, już mógłbym się przejechać, pokazać wam jak to jeździ, no ale no niestety taka sytuacja jest jaka jest, więc jeszcze musimy chwilę poczekać, zostać w domu, zostać w garażu i budować projekty, bo na tym to polega, bynajmniej u mnie. Słuchajcie, no myślę, że tyle, co chciałbym wam przekazać w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że widzimy się w następnym. No i co? Ode mnie to byłoby na dzisiaj tyle. Żegnam się z wami. Do zobaczyska, do kolejnego filmu. Także trzymajcie się. Serdeczna piona.